Hej, mam na imię Joanna i witam cię na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku. W dzisiejszym filmiku chciałabym powiedzieć parę słów o wózku i dociskaczu dzianiny, które znajdują się na płycie maszyny. Ich wygląd i poszczególne jego części są inne dla różnych maszyn, ale niektóre jego elementy są takie same i mają te same funkcje i te chciałabym omówić. Dzisiejszym przykładem będzie wózek maszyn Silver Reed SK 840 i 830 który jest taki sam i maszyny SK-280, bardzo podobny do poprzednich. Zacznę od jego plastikowej części widocznej na zdjęciu. Znajduje się na nim wskaźnik ściegu. Przesuwając go wokół na poszczególne litery, wskazujemy wybrany ścieg dla dzianiny. Zaczynając od prawej strony mamy literę F, która oznacza ścieg wrabiany. Litera L oznacza koronkę dziurkowaną. Litera W – ściek tkany. Litery SJ to ściek poślizgowy lub żakard dwustronny. Literę O wybierzemy, gdy będziemy nabierać oczka lub używać ściek gładki prawy, tak zwany jersey. Litera C oznacza ściek okrągły lub dzianinę rurkową, ale tylko przy użyciu dodatkowej dolnej płyty, tak zwanego elementu ściągającego. Litera E służy do wykonania ściągacza angielskiego również tylko przy pomocy dodatkowej płyty. Litera T odpowiada ściegowi zakładkowemu. Kolejnym elementem na wózku jest pokrętło, dzięki któremu zmieniamy wielkości oczek powstającej dzianiny. Na próbce widać dużą różnicę pomiędzy ich wielkością. Im większy numer wybierzemy, tym większe otrzymamy oczka. Na przodzie wózka umieszczone są tak zwane przyłączniki Rasela. Kontrolują one igły w położeniu wstrzymania lub dziania częściowego. Gdy są w pozycji 1, a igły w położeniu dziania częściowego lub po prostu maksymalnie wysunięte do przodu, to po przesunięciu wózka na drugą stronę igły te nie zostaną przerobione, pozostaną na swoim miejscu. Prawy i lewy przełącznik działa niezależnie od siebie. Jeśli przełączymy go na pozycję 2, a igły będą wysunięte do przodu. To po przesunięciu wózka igły wrócą do pozycji roboczej. Przełączniki te nie mają wpływu na igły, gdy są w położeniu roboczym. Na wózku znajduje się też przełącznik uwalniający wózek. Przesuwając go, możemy podnieść górę wózka, co umożliwi jego przesunięcie, gdy się zablokuje w trakcie przerabiania rzędu. Albo pozwoli na przejazd wózka z jednej strony robótki na drugą. Bez przerabiania oczek. Dodatkowym elementem na wózku maszyny SK280 są przełączniki boczne umieszczone po jego prawej i lewej stronie. Gdy przełącznik wskazuje kropkę, maszyna ustawiona jest na ściek gładki prawy, inaczej pończoszniczy, a gdy wskazuje trójkąt, to igły znajdują się pod kontrolą karty wzorów. Metalowa wymienna część przykręcana do wózka to dociskacz dzianiny lub tzw. ramię. Na nim znajduje się podajnik włóczki. Niektóre podajniki są przystosowane do dwóch nitek, które mogą być nawleczone w tym samym czasie. Jest to niezbędne przy ściegu, gdzie wrabiamy motyw w innym kolorze lub robimy koronkę dziurkowaną. Podajnik powinien być zamknięty zaraz po nawleczeniu włóczki. Zaraz przy nim znajduje się obcinać włóczki. Jest to małe wcięcie na płycie, za pomocą którego możemy przeciąć włóczkę. Na ramieniu wózka umieszczone są też szczotki obrotowe, a na jego obu stronach są przełączniki, które odpowiadają za ich położenie. Gdy przełącznik jest u góry, szczotki są podniesione i jest to ustawienie dla każdego ściegu oprócz tkania. Po przesunięciu przełącznika w dół obniżymy szczotki i ustawimy je na ścieg tkania lub pozycję pomocną, przy niektórych metodach nabierania oczek. Przy przełącznikach położenia szczotek znajdują się uchwyty do przytrzymywania dodatkowej włóczki niezbędnej przy ściegach tkanych. Aby nawlec włóczkę, przekładamy ją przez uchwyt i lekko przesuwamy wózek. Mam nadzieję, że podobał Ci się filmik. Jeśli tak, to proszę podziel się swoją opinią. Zostawiajcie również pod filmikiem pytania dotyczące przedstawionej metody a ja bardzo chętnie na wszystkie odpowiem. Jeśli podobał Ci się filmik i nie chcesz przegapić żadnego, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału Maszyna dziewiarska krok po kroku.